No i robimy to. Witam Was po raz siódmy. Ostatnie zadanie z tych naszych przysług. Ja już tutaj przyszedłem sobie na miejsce, czyli Brazylia. Jesteśmy tutaj, gdzie łódki i tutaj wcześniej, zanim zrobiłem sobie przerwę, kolację i tak dalej, to akurat zdążyłem tutaj właśnie przyjechać. I tutaj stali chłopaki, łowili normalnie cały pomost. Co? Ile? 3000, oho. No, cały pomost i robili też właśnie to zadanie. Mówią, że tutaj przed tymi patykami świetnie biorą te właśnie rybki eventowe, także lecimy tutaj, nie będziemy kombinować. Ja chciałem iść trochę inne miejsce. Ale skoro tutaj biorą, to dlaczego nie? Ja chciałem tutaj popłynąć. Tutaj, o, tu jest też taka platforma, jeżeli się nie mylę, i właśnie w tej zatoczce łowić. Dobrze myślę? Tak mi się wydaje, że właśnie w tej zatoczce. Tak, na pewno w tej chciałem łowić. Ale skoro tutaj są, no to zobaczymy. Nie wiem, czy zmieniłem czas. Oczywiście nie zmieniłem czasu. Dobra, to w takim razie jeszcze chwilę. Zaraz się widzimy, tylko czas zmienię sobie na lepszy. No i wędki już wylądowały w wodzie, także czekamy na brania. I proszę bardzo, pierwsze branie, ale to chyba coś... A może to będzie już nasza ryba? Widzę po wskaźniku tych brań, że całkiem ładnie poszły do góry. Leci, jest na pewno basik. Właściwie to paku, nie basik. O, żółty kapelutek. Jest ok, dobra, tutaj. Tutaj coś nie wygina tej wędki. O, dobra, jednak cofam to. Delikatne branie, ale to też będzie... To też będzie nasza ryba. O, jest kolejny, dobra. To bardzo dobrze. No, tutaj mamy trochę tych ryb do złapania. 12, 14, 16, 30, 42 ryby do złowienia. Także jest troszkę. No, ale mam nadzieję, że to spokojnie sobie dzisiaj ogarnę już do końca, tak żeby w jeden dzień wszystkie te zadanka zrobić. I weźmiemy się za wężogłowy. Tutaj na Brazylii nie ma wężogłowa, także na 5 wędek łowię tylko i wyłącznie te eventowe ryby. A później dopiero sobie zobaczymy. Może na live te wężogłowy porobimy, nie wiem, dajcie znać, czy chcecie na live, czy jednak też w kilku odcinkach to zrobić. To też fajna informacja dla mnie będzie. A, nie ten kij. Panie TK, jeden kij. Dobra, mamy kolejną, to najważniejsze. I już tylko 39 ryb. Już tylko 39. Koniki polne, widzę, na razie dają radę, wygrywają. No, na razie jest bardzo dobrze, słuchajcie, bo biorą tu tylko i wyłącznie eventowe ryby. Także co branie mam, to mam właśnie rybę, którą potrzebujemy tutaj do naszego zestawu eventowego, do naszej kolekcji. Także jak widzicie, gram dosłownie 10 minut, bo specjalnie patrzę też na zegarek, żeby wam powiedzieć, bo wiecie, odcinek będzie trwał 14-15 minut. A później oglądacie, przychodzicie i kurde, okazuje się, że łowicie godzinę, także ja też sobie sprawdzam ten czas, ile to mniej więcej zajmuje, ale na razie 10 minut i mamy 10 ryb, także naprawdę fajnie biorą. Chłopaki nie żartowały. Martwi mnie tylko ilość tych żółtych na razie kapeluszy, bo dopiero jeden, to nie ściemniając.
Hałaśliwe za to tutaj atakują bardzo ładnie. 7 sztuk już. No i na razie tak leci, jak widzicie. Odkładam jedną wędkę. Nie zdążę wyrzucić jeszcze dobrze drugiej. I już jest kolejne branie, więc naprawdę, naprawdę raz jeszcze powtórzę, fajnie to idzie. Jak zobaczyłem, że tych rybek jest 40, to sobie pomyślałem, że będziemy tu siedzieć kurde do rana. Ale może w godzinkę, przy takim tempie brań, w godzinkę może to ogarnę bez problemu. Jest drugi paku. Chyba najładniejszy z tych wszystkich rybek, która wam się najbardziej podoba. Ja, dla mnie ten paku, kurczę, naprawdę fajnie. Te małe basiki takie sobie, ale paku z tą szczęśliwą podkową naprawdę spoczko. Także już 12 ryb. I sam jestem, nikt nie chce do mnie przyjść. O, co to? A, branie na spławik. Dobrze, że nie połknął spławika, tak skoczył. Dobra, zobaczmy. Przybliżę jeszcze. Poszło. O, to będzie chyba pierwsza ryba, która nie jest eventową rybą. A nawet nie. 7 kilo. Nawet nie powalczył. O, dobra, jest. Jest i on. Sum. Wąsaty. Szkodnik jeziorny tutejszy. Ale nie jest źle, nie jest źle. Na tyle brań pierwsza. Dopiero pierwsza ryba, która nie jest nam potrzebna. Spodziewałem się, że ten sum to będzie co drugie branie tutaj atakował. Ten jak poszedł. A, bo to paku, to będzie miał, kurde, zdychę. Patrzcie, 9,5. O, jakieś osiągnięcie od razu zrobiliśmy kolejne. Co jest za nagle... O, jaki kaszkiecik dostałem! Za hałaśliwego wasa. Ale czapeczka zajebista. Czekajcie, aż muszę zobaczyć, co jeszcze jest do zrobienia. Jak to się sprawdzało tutaj? Tu już zrobiliśmy. A, tu dostanę kapelusz, zielony kapelusz, jak złowię jeszcze... O panie, ale może jeszcze się uda to zrobić. I jak złowię paku, to dostanę co? Aha, też kolejna... Kolejna jakaś irlandzka czapka. Ciekawie, ciekawie. I coś jeszcze tutaj mam? Nie, już nic więcej tu nie mam. No dobra, czyli czapeczki za te zadania się dostaje. Ale ten kaszkiecik, kurde, zajebisty. Coś czuję, że będę go używał. Aha, dobra, to jest wędka z trzeciej podpórki, a tutaj... Tutaj z drugiej. I który spławiczek? Trzeci spławiczek, dobra. Leci do wody. A czekajcie, rzucę tutaj bardziej, bo tu było szybko dobranie na spławik. Także tak. No tak to wygląda. Na razie są brania za branie za braniem. Słuchajcie, 15 minut gry i 15 ryb. Czyli tak wychodzi średnio na ten moment ryba na minutę. Ja robię tutaj pauzę i widzimy się już, jak będę troszeczkę bliżej końca. Chyba że wydarzy się coś takiego, że trzeba będzie wspomnieć o tym, no to oczywiście zobaczymy się wcześniej. No i pełna siateczka, słuchajcie. Pełna siatka. Jak widzicie, 22 ryby dorwałem, no i plus sum, który trochę mi zepsuł tutaj, ale kolejne 22 monety. Zobaczcie, już mamy 1143 monety, a zaczynaliśmy 919 ten event, także idziemy naprawdę. To się tak, kurde, jakoś człowiek na to nie zwraca uwagi, ale idzie naprawdę fajnie. O, i znowu sobie weźmiemy ta sama pogoda. Także to tak, wiecie, tu 20 monet, tu 15 monet i tak kurczę się zbiera, powolutku.
200 monet w ciągu jednego dnia gry, no powiem wam naprawdę spoko. Dobrze, że miałem tak dużo przynęt z zeszłego roku, nie zostało. Bo inaczej byłoby krucho, ale chłopaki też tutaj mi pisali, że spokojnie łowią na zwykłe koniki polne, na czerwone robaki, te ryby siadają, wiadomo, że rzadziej, ale bez problemu da się robić też ten event właśnie wspomagając się zwykłymi przynętami. Także nie trzeba od razu brać DLC albo wydawać swoich monet już wcześniej zebranych na te ryby w zupełności. Wystarczy, cały czas zapominam o tym mikrofonie. Jak robię pauzę, to go odstawiam. Że mam nadzieję, że nie było tragedii z głosem. Jak widzicie, zaraz już będziemy mieli komplet basów hałaśliwych. I mam nadzieję, że jak złowimy już wszystkie hałaśliwe basy, to wtedy będą zdecydowanie częściej brały te basy, o właśnie, już hałaśliwy idzie, te basy z żółtą czapką paku i ten drugi, patrzcie, cały czas zapominam, z zieloną chyba czapką, cały czas zapominam, jaki jest ten ostatni, najmniejszy. No i mam taką nadzieję, bo tych już dorwałem 14 w 25 minut gry, a idzie kolejny hałaśliwy, no trudno. Także chyba jednak tak szybko to nie pójdzie. Jakby reszta brała tak jak hałaśliwe, to byłoby super. No ale na razie nie chcą pomóc tutaj uwinąć się z tym zadaniem. No dopiero nawet nie połowę jeszcze. 5 i 5, więc kurde. Cienko, więc lecimy. To była taka aktualizacja, co się dzieje. Jest kolejne branie i kolejne branie hałaśliwego to jest. Tak mi się wydawało, że czerwony wyskoczył. Dobra, to może zanim wrzucę pauzę, to jeszcze wyciągniemy te ryby. Bo ładna seryjka się szykuje. Ulalalala. Jest żółty. Dobra, tu spróbujemy dwa naraz wyciągać. Może nam się uda. Tu jest tego na pewno pierwszego chcę wyciągnąć. Nie, to jest hałaśliwy. No dobra, zobaczymy. Chyba uda się wszystkie. I tutaj co idzie na tym ostatnim kiju? Też hałaśliwy. No kurde, zobaczcie. Cztery brania. I trzy hałaśliwe i tylko jeden ten żółty, nie? O panie. No dobra, trudno, no zobaczymy. Mam nadzieję, że trochę się to poprawi za chwilę. Nawet te piklowane owoce nie pomagają. No i dobra. Zestawy znowu w wodzie. Także ja sobie robię krótką pauzę. No i zrobimy sobie jakiś update albo przy pełnej siatce, albo jak się uda, to już jak będę bliżej końca tego łowienia. No, kolejna aktualizacja. 40 minut łowienia obecnie. Kolejna siatka jest pełna. I jak widzicie, mam już 10 i 11 sztuk. Także no, ta siatka, zobaczcie sami, jest tych czerwonych jednak dużo. Biorą, mimo że już skończyliśmy ich łowienie, jakby to zadanie mamy wypełnione, no to jak widzicie jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. 10 rybek jest... 12 czerwonych, 10 innych, nie? Także no brania są, jak widać, ale niestety w dalszym ciągu głównie atakują nam te czerwone. Ale już myślę, na tej siatce uda się zamknąć, bo jednak złowiliśmy po 5, brakuje nam tu 2, tu 6, tu 2, tu
tuż do 16.05, także myślę, że trzecia siatka i to już będzie siatka, która nam zakończy tutaj zmagania w Brazylii z eventowymi rybkami, matko bosko. 22 jest godzina i już człowiek tu zaczyna mieć problemy z wymową normalnie. A nawet nie może się kawki napić, bo o 6 trzeba wyjść do pracy w niedzielę. Nie lubię tych dziennych zmian niedzielnych. No ale co zrobić, życie. Także ja tutaj sobie walczę. Zostało mi jeszcze do złowienia ile? 7 rybek w sumie. Także 5 wędek ląduje w wodzie. I ja zaczynam łowić. No i już kolejna aktualizacja stanu gry. No to już będzie, myślę, że całość zrobiona. Ewentualnie ostatnie 2-3 rybki, nie? Trzecia siateczka zaczęła się bardzo dobrze. 4 ryby i jak widzicie, 4 te z żółtą czapką, czyli 4 paku dorwałem. Czy będzie tutaj widać na... O, zobaczcie, 4 ostatnie ryby. Paku. Także bardzo fajnie, bo już została nam jedno paku do złowienia i tylko 2 z tym zielonym cylindrem. Także czekam na ryby. Dosłownie było moment, 4 brania, 4 ryby, więc bardzo fajnie. I teraz czekamy na ostatnie 3 sztuki na tym łowisku. I to będą ostatnie 3 sztuki, jeżeli chodzi o te całe przysługi, bo 7 przysługa to już jest ostatnia, jaką mamy. Chyba nie będzie żadnego następnego zadania, ale to nie jestem pewny, bo nie robiłem tego, więc zobaczymy. No i zobaczmy. Zobaczmy, co tutaj będzie. O, to już chyba jest ten najmniejszy. Wyskoczył z wody, tak widziałem. Na pewno nie jest czerwony. A nie, jednak czerwony. Damn it. Narobił smaka. No ale tak jak mówiłem, o. 4 żółte wpadły i teraz ten czerwony trochę popsuł serię. No ale trudno. Nic mu nie zrobimy. Kolejna moneta po prostu, no, która się tutaj na kubkę odkłada. No i dobra. Udało się złowić wszystkie z zielonym. Został mi jeden z żółtym berecikiem. Zobaczmy. Oj, akurat idzie pięknie. Także update czasowy, godzinkę. Równo godzinę. W tym momencie mamy godzinę i 1 minutę zrobienia tego zadania. 77 tych monet. No i nic się nie wyświetliło więcej, także zobaczmy. Jeden. Aha, dobra, rozumiem. I teraz po prostu, jeżeli chcecie zarobić, zobaczcie, więcej tych monet, to po prostu możemy robić wszystkie te zadania od nowa. Tak to jest zrobione. Najpierw musimy przejść wszystkie i teraz śmiało możemy znowu Moodwater, jak widzicie, Leśni Villa i tak dalej, Everglades, Neherin. Od nowa te zadania możemy sobie robić, żeby zdobywać te złote monety. Kurde, jak starczy mi czasu, powiem wam, to ja chyba będę robił te zadania na Wyspie Niebieskich Krabów, bo to bardzo szybko poszło. Tu jest mało tych ryb do złowienia, a 42 monety. Także coś czuję, że my jeszcze tutaj sobie powalczymy z tym, bo tych monet mam obecnie... o matku, czy to jest tutaj w specjalnych. 219 mam tych monet. 219 monet, a tutaj można było wymienić coś. 150 wymienię sobie na to. A no to 99 jeszcze na proces zrobię, bo raczej 700 to nie uzbieram na kajak. Zresztą i tak nie będę tego używał. Także może sobie uzbieram tylko proces, skrzynkę i jeszcze tą podpórkę sobie wezmę. No motorówka to już w ogóle 3000 tych, to już musiałbym siedzieć dzień i noc i nic nie robić innego, tylko farmić. Ale zobaczymy. 9 dni zostało do końca. Także na pewno jeszcze wężogłowy trzeba łowić. Także no jest co robić. Dzięki, że jesteście. Dajcie znać oczywiście, jak wasz postęp w tej grze. Może już robicie któryś raz tę misję. Wielka piątka
i do zobaczyska w kolejnych materiałach, moi drodzy.